No i witajcie w takim Star Warsowym odcinku, no bo dzisiaj zaczynam mocka ze Star Warsów powiedzmy, ale zanim przejdę do mocka, to wam pokażę nową paczkę, jaka do mnie przyszła w takim pudełku po torach chyba z LEGO City. Strasznie zdezelowane pudełko, ale to wiecie, po prostu kartonik, w którym przyszły mi elementy. No i tak wygląda zawartość, jest to po prostu kilka woreczków elementów. No i przede wszystkim jest to 100 sztuk takich zwykłych cegiełek szarych, które pójdą mi po prostu do budowy Kermoren, tak, no bo tych cegiełki są strasznie tanie, a zawsze mieć lepiej więcej niż mniej. Dodatkowe 100 takich kremowych, tych nugatowych cegiełek, które posłużą mi już powoli do projektu Królewskiej Przystani z Gry o Tron, bo już zaczynam powoli kompletować takie elementy, takie właśnie nugatowe, więc to jak najbardziej mi się przyda taka właśnie taki woreczek 100 elementów. No i tu mam woreczek 100 płytek tych ciemnopiaskowych, one są do tego mojego najnowszego mocka, który zaraz wam pokażę. Takie zielone ogony, bo były tanie, więc one też pójdą do tego mocka. Tutaj jest kilkanaście płytek ciemnoszarych 4x6, one pójdą pod Winterfell, pod boczne mury. No i też trzy takie płytki piaskowe, te ciemne, też pod tego mojego mocka. No i tu mam takie różne klocki, przede wszystkim są to groszki z tymi dziurami pod jakieś roślinki, kiedyś na pewno się do czegoś przydadzą. No i takie powiedzmy walce, to takie ciemnopiaskowe, one mi posłużą po to jakieś takie powiedzmy troszeczkę okopy może do tego mojego moca. I dostałem też gratis taki woreczek kilku elementów, gdzie są dosłownie jakieś trzy płomyki, trzy takie fajne powiedzmy jakieś gałązki, które zaraz wam pokażę jak świetnie będą do mojego mocka pasować. No i trzy, cztery takie listki, jakieś dwa pomarańczowe elementy. No i za całą taką paczkę zapłaciłem mniej niż 100 zł, więc dla mnie jak najbardziej było to opłacalne. No i teraz wam pokażę tego mocka i jak chcę te elementy w nim wykorzystać. No i tak wygląda mój obecny mocek, który zaczynam robić ze Star Warsów. Jest to po prostu, powiedzmy, taka bitwa między oczywiście klonami 501 oraz tymi z kaszyk versus, no, klony, boże, versus droidy. No i ogólnie to kierowałem się tym, powiedzmy, tą pierwszą scenką z filmu The Dark Times na YouTubie, to taki film, animacja fanowska ze Star Warsów, która jest po prostu świetna. I tam jest taki początek właśnie bitwy na jakiejś takiej planecie, gdzie są takie jakby kałuże, no bo to nie są jakieś takie jeziorka, tylko powiedzmy, że to są po prostu takie podmokłe tereny, ale nie takie bagna, tak, no bo taka błękitna woda to zupełnie nie pasuje do bagien. Więc no powiedzmy, że to jest coś takiego, boże, jakieś takie kałuże, może jakieś takie malutkie mini jeziorka. No taka powiedzmy chyba trochę wodna planeta. Jak widzicie, na razie zapełniłem praktycznie całą tę płytkę dużą, a planuję, że mocek był przynajmniej na dwie, żeby oczywiście na tej drugiej płytce były droidy. Planowałem też użyć tego ATT, ale no nie wiem, szczerze mówiąc, bo on jest strasznie duży, a wiecie, to praktycznie o cały ten teren, no to musiałoby stać to ATT, a jednak wolę jakoś to bardziej zagospodarować tymi jakimiś roślinkami. I szczerze mówiąc, jak na razie dość fajnie to wygląda według mnie, bo ja bardzo lubię połączenie tych w ogóle kolorów, tego oliwkowego z tym piaskowym, ciemnym, więc jak na razie mi się to podoba. Też gdzieniegdzie daje jakieś takie brązowe elementy, czy też brązowe te różdżki z Harry'ego Pottera jako tam jakieś roślinki. Też w ogóle robię takie krzaczki fajne, one są zrobione z takich dwóch, powiedzmy, rozgałęzień brązowych, na które nabijam takie no listki. Tam mogliście widzieć podobną technikę, jaką robiłem w przypadku budowy Yavinu 4, tylko tam używałem po prostu zielonych tych takich łodyg, tak? A tutaj mam takie brązowe, więc jak najbardziej to będzie pasowało gdzieś jako takie właśnie roślinki. Tutaj skorzystałem z rady od pana klocki z zapałem, który powiedział mi, żebym tutaj ustawił po prostu takie transklinowe te klocki tutaj zamiast jakichś niebieskich, bo oczywiście używałem niebieskich i też to nawet spoko wygląda. Ja zwykle te takie transklin to używam po prostu już przy brzegach, tak? Przy brzegu jakiejś tam rzeczki czy jeziorka. A tutaj no tak naprawdę nie wiem do końca czym to jest, tak? Czy to są jakieś jeziora, czy to są jakieś kałuże. Więc najpierw dałem po prostu takie zwykłe niebieskie, ale no też spoko to wygląda, jak są te przezroczyste. No i tu też jest taki klon, powiedzmy, utopiony w tej kałuży, w tej takim małym jeziorku. Też dałem mu te klocki obok, więc jak najbardziej to na razie mi pasuje. Też generalnie chciałbym, żeby to było takie bardziej, powiedzmy, nawiązanie też trochę do II wojny światowej. Takie, powiedzmy, że są fortyfikowane rzeczy z na przykład takich worków z piaskiem, coś takiego, wiecie. Też dałem taki jakby kamuflaż z postaci tych listków na tym. Żeby no po prostu było widać, że to jest tak jakby, wiecie, kawałek terenu, a nie jakieś umocnienie, więc jak najbardziej mi to się podoba. Też dałem tutaj taki moździerz, więc wiecie, tu gdzieś klony będą sobie strzelać. I być może tutaj też jeszcze przerobię czołg, ten ze 187, co był ostatnio ten taki zestaw z Mace Windu, bo mam dwa takie zestawy. To być może przerobię te czołgi, żeby nie było to takie czołgi, gdzie mają takie dwa działka po boku, tylko że miało, wiecie, jedną lufę, jak ty powiedziały, jak typowe czołgi. Tylko wtedy to już nie będzie czołg, tylko działa samobieżne. No więc na razie tak to wygląda, tak? Wszystkie oczywiście zdjęcia są na moim Instagramie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, no bo tych roślinek mam naprawdę multum, więc powinno mi starczyć. A też robienie praktycznie takich płaskich roślinek za pomocą tych takich kawałków liści, powiedzmy, plus te takie, o te takie klocki powbijane, tutaj to całkiem spoko wygląda. Gdzieniegdzie jakieś tam brązowe łodygi, czy też no różdżki takie
beżowe, więc to jest jak najbardziej i fajnie mi to wygląda, mi się to mega na razie podoba. Też używając elementów z Clannarym Castle, mamy takiego medyka z 500 dynki z plecakiem oraz takim wizjerem, więc to jak najbardziej będzie to pasowało. Pominałem wam, że robiłem takie roślinki, one będą mi jak najbardziej też pasować do tego mocka, podobają mi się takie roślinki. Bo jak widzicie, one są takie gęste, ta łodyga też całkiem dobrze pasuje w takiej kolorystyce, więc to mi się podoba, ale pokażę wam, jak użyję tych takich małych łodyczek, które właśnie dostałem gratis od tego sprzedawcy. No bo mam takie trzy elementy teraz, więc one są idealnie też zrobione tak, że właśnie pasują na te takie roślinki o tego typu, więc możemy je bez problemu tu wsadzić i mamy taką małą roślinkę. No i tym sposobem mam taką roślinkę, taką powiedzmy miniaturkę tej takiej dużej, tak? I to jak najbardziej mi pasuje, no świetnie to szczerze mówiąc wygląda. Też fajnie, że można te właśnie roślinki w inny sposób wykorzystywać niż tylko właśnie wbijanie tak o, że one mają te takie dziurki w sobie i że właśnie można gdzieś to wsadzić, więc to jest super dla mnie. No i też z tych płytek gładkich oczywiście będę robić teren, bo jak pamiętacie moją budowę Geonosis, ja po prostu lubię jak są gładkie elementy plus study jako teren, więc dla mnie to będzie super właśnie z tymi płytkami. A też 100 płytek to jest całkiem sporo, więc raczej powinien mi wystarczyć na większość tego moca. Jeszcze dodam oczywiście takie zwykłe plate z tymi studami, więc to myślę, że może całkiem fajnie wyglądać. No i tu mam tę płytkę z ogonami, tak? One też będą fajnie wyglądać, jakie po prostu połączę ze sobą takie jakieś, nie wiem, może wysokie jakieś takie roślinki. Też nie wiem, czy na tym mocu będą jakieś drzewa, szczerze mówiąc, czy to będzie po prostu taki teren, albo być może zrobię tak, że wiecie, że na tym mocku, znaczy na tej części płytki będzie właśnie taki teren, powiedzmy, płaski, tak? Taka trochę nizina. A tutaj bym zrobił taki trochę wyższy teren, może jakiś taki las, wiecie, żeby właśnie zaczynało więcej lasu takiego. Bo też nie mam aż tylu takich płytek gładkich na wodę, więc na pewno nie starczy mi tej wody, żeby przedłużyć ją na kolejnego mocka. Więc takie jeziorka, takie kałuże, one mogą spokojnie na tym mocku właśnie wyglądać, jako takie, wiecie, powiedzmy, że nie wiem, no takie pole trochę przed takim lasem, tak? Jak to mamy często w Polsce, widzimy, że jest pole, obok jest las, tak? To coś takiego mogłoby tu być w takim po prostu zamyśle. No i tak wyglądają te połączone ze sobą ogony. Jak widzicie, mam trzy, powiedzmy, takie ogony gotowe, plus jeden taki, no nie gotowy, bo brakuje mi takiego jednego małego dzyndzyla. No i też mam taki jeden ogonek bez tego elementu i tego, więc no szkoda trochę, że sprzedawca nie miał ich więcej, ale może niedługo będzie miał. No bo też nie były jakieś drogie, więc pewnie sobie chętnie dokupię, bo dalej czekam na te elementy pod Winterfell, bo sprzedawca mówi, że będzie je miał niedługo. Więc na razie czekam, jak będą te elementy, no to kupię sobie te elementy, plus jeszcze trochę rzeczy do tego mocka. No bo tak jak mówię, te ogony fajnie wyglądają, być może zrobię z tego jakieś drzewa, tak, bo mam taką ładną łodygę, tu byśmy jakieś takie listki przyczepili, więc to by może fajnie wyglądało, no i wiem, dajcie znać, co o tym w ogóle myślicie, czy takie coś tu dawać, czy bardziej zrobić taki płaski teren. No a z takich elementów bym robił takie, powiedzmy, fortyfikacje, jak tutaj są, tak, przed tym moździerzem. To też całkiem fajnie wygląda, jest takie trochę nawiązanie, powiedzmy, do takiej II wojny światowej. No i taki murek, powiedzmy, wygląda w ten sposób, no nie jest to nic skomplikowanego, a dość fajnie to, szczerze mówiąc, wygląda. No i też na pewno gdzieś sobie to jeszcze ustawię na tym mocku, no bo tak jak mówię, to fajnie wygląda. A chciałbym, żeby było takie trochę, powiedzmy, nawiązanie do takiej II wojny światowej tutaj, żeby to była taka, powiedzmy, krwawa bitwa, tak, że są jakieś okopy, że są wszędzie jakieś ranni, tak, dlatego na przykład tutaj mamy tego medyka 500 jedynki, więc no coś fajnego może z tego mocka wyjść. Także dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten mocek na razie podoba. Też w ogóle zastanawiałem się, czy używać tych klonów, czy nie dać może szturmowców, tak, żeby nie zrobić takiej armii szturmowców tutaj. Tu by jakiś taki AT-ST stał, może i to by też fajnie wyglądało. Nawet może bym tego AT-TE mógł użyć, tak? Tutaj by się idealnie zmieścił, bo on jest, wiecie, mniejszy niż, powiedzmy, niż AT-TE, bo AT-TE jest bardziej szeroki, tak? A AT-AT jest spoko, by idealnie pasował tutaj gdzieś, no niewiele miejsca by zajmował, tak? Mniej niż AT-TE. Więc też się zastanawiałem, czy właśnie nie zrobić takiej bitwy z ery Imperium. No bo te klony, to tak wiecie, no te klony i klony cały czas. Ja nie jestem zbytnio fanem wojen klonów ani Republiki. Ale no też taka, wiecie, bitwa między klonami a droidami to jak najbardziej jest na plus, no bo ja jestem fanem bardziej armii droidów, dlatego wiecie, no taki na przykład Crab Droid mojego autorskiego projektu, no to też coś fajnie wygląda, chciałbym go na przykład na tym mocku użyć, bo on takie dwa teraz. Więc też fajnie właśnie byłoby ich użyć na tym mocku, no bo używałem ich ostatni raz chyba na Geonosis, a kiedy to było, to już ohoho. No ale też dajcie znać, co właśnie byście woli zobaczyć, czy to, żeby właśnie była bitwa z Wojen Klonów, czy może bitwa ze szturmowcami, właśnie z Imperium kontra Rebelianci. No bo mam tego sporo, też dość fajne pojazdy mam z tych szturmowców, tak, więc to mogłoby być fajne takie, powiedzmy, descent army na tej plaży, czy na tak polu, nie wiem, co to nawet jest. No także dajcie znać, co o tym myślicie, jakie macie swoje plany, jakieś sugestie, jakbyście w ogóle tę planetę nazwali, tak, czy może jakąś planetą ze Star Warsów, która już istnieje, czy może jakieś na jakąś taką własną nazwę macie, dajcie oczywiście znać w komentarzach. I kto wie, no zobaczymy, jak ta planeta będzie się nazywała, na razie jest to po prostu mocek bez konkretnej nazwy, bez konkretnego takiego zamysłu, kto to będzie ze sobą walczył. Chociaż no tak jak mówię, no te klony też dość fajnie wyglądają, szczerze mówiąc, takie pozy właśnie, jak na przykład tutaj,
No to jest dość fajny kadr, szczerze mówiąc, no robi trochę robotę, bym tak powiedział. Ale no też dawno nie budowałem niczego ze szturmowców, zwłaszcza że żadnej bitwy z ery Imperium. Więc no nie wiem, trochę mnie kusi ta bitwa, powiedzmy, ze szturmowcami, tak? No może by to fajnie wyglądało, może nie, no nie wiem. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I ode mnie to tyle w takim krótkim filmiku. Też oczywiście budowa Kermorin jest tutaj obok, budowa Winterfell też jest niedaleko, powiedzmy. Ale też w międzyczasie chciałem zrobić coś takiego, no bo tak jak mówię, uwielbiam te roślinki, uwielbiam te kolory, takie połączenie ze sobą. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc ode mnie to tyle w tym materiale. Zachęcam do skomentowania to, o czym mówiłem, do wpadania na moje media społecznościowe, linki macie oczywiście pod filmem. No i cóż, widzimy się w kolejnym jakimś materiale na moim kanale.